Cześć dziewczyny, witam Was bardzo, bardzo gorąco, niesamowicie. Cieszę się, że jesteście dzisiaj ze mną, bo kontynuujemy serię filmów dotyczących powodów wypadania włosów. Jeśli nie widziałyście pierwszego filmu, a podejrzewacie u siebie problemy z tarczycą, bo też właśnie o nich był ten film, to odsyłam Was do opisu na dole, tam znajdziecie link i możecie sobie pooglądać ten materiał. Bardzo ważny, bardzo cenny, myślę, że wiele osób ma też tego rodzaju problemy, zupełnie o tym nie wiedząc. Natomiast dzisiaj zajmiemy się żelazem i wypadaniem włosów związanym właśnie z jego niedoborami. To też jest taka kwestia, która bardzo często dotyczy właśnie nas kobiet, po prostu dlatego, że posiadamy nasz cykl menstruacyjny i przez to, że co miesiąc krwawimy, faktycznie ten poziom żelaza może u nas bardzo spadać i jeśli nasze miesiączki są dość obfite i powiedzmy dość długie, to ten poziom na przykład ferytyny potrafi nam całkiem mocno spaść. Ja razem z moją przyjaciółką swego czasu robiłyśmy bardzo ciekawy eksperyment, który polegał na tym, że mierzyłyśmy nasze poziomy ferytyny przed i po miesiączce i efekty były bardzo ciekawe. O tym jeszcze zaraz opowiem Wam w dalszej części filmu. Natomiast wiadomo, my jako kobiety mamy tutaj troszkę trudniej i często właśnie jeśli okresy są długie i są obfite, ciężko potem w trakcie reszty miesiąca nam te rezerwy odbudować. Tutaj dużo zależy od diety, ale zależy też bardzo dużo od tego, ile tego żelaza wchłaniamy, jakie jest nasze trawienie, ponieważ tutaj wszystko jest bardzo sprzężone. Jeśli mamy na przykład problemy z trawieniem albo mamy problemy z wchłanianiem składników odżywczych na dalszych etapach układu pokarmowego, to faktycznie będzie nam ciężko odnowić nasze rezerwy żelaza i w trakcie miesiąca możemy troszkę się z tym borykać. Niestety to będzie miało bardzo duże przełożenie na nie tylko tempo wzrostu włosów, ale ogólnie na to, jak nasze włosy będą odrastać. Oczywiście na wypadanie, ponieważ takie wypadanie z powodu niskich poziomów żelaza jest tak naprawdę wśród nas kobiet bardzo, bardzo popularne i to często nie jest też od razu diagnozowana sprawa, dlatego że niskie poziomy żelaza to jest tak naprawdę kwestia bardzo względna i indywidualna. Dla każdej z nas to, co będzie tak naprawdę już za niskim poziomem, może się troszeczkę różnić. Dlatego warto jest też monitorować te poziomy w trakcie roku, tak żeby mieć ogólny ogląd i jakieś odwołanie w stosunku do tego, jak się czujemy, kiedy czujemy się gorzej, kiedy czujemy się słabsze, a kiedy przy jakich poziomach faktycznie odzyskujemy troszeczkę ten wigor i chęć do życia i też nasze siły. Jeśli widzicie taką korelację między samopoczuciem i poziomem, nie wiem, energii życiowej, a momentami cyklu, i nie mówię tutaj o takich klasycznych objawach PSM, tylko raczej o takim osłabieniu, które pojawia się zaraz po miesiączce, kiedy to tak naprawdę jest jeden z fajniejszych momentów, kiedy mogłybyśmy się czuć całkiem w porządku, to jest też jakiś wyznacznik, który mówi nam o tym, że warto taką ferytynę zbadać. Powiedziałabym, że jeśli borykamy się z jakimś takim długotrwałym i dość mocnym wypadaniem włosów, to badanie poziomu żelaza i ferytyny to jest jedna z pierwszych rzeczy, jakie powinniśmy wykonać. Ja zawsze osobiście zwracam uwagę na poziom ferytyny właśnie, dlatego że ona mówi nam o zapasach żelaza, jakie posiadamy w naszym organizmie. I teraz, jeśli chodzi o wypadanie i odrastanie włosów, to tak naprawdę najlepsze poziomy ferytyny do tego, żeby nasze włosy zaczęły znowu rosnąć, odrastać, żeby stały się bardziej bujne, żeby na naszej głowie pojawiło się dużo baby hair, to jest przedział tak mniej więcej od 70 wzwyż. Jeśli nasza ferytyna wynosi na przykład 30, 40, 20 lub nawet mniej, to faktycznie z odrastaniem włosów będziemy miały spore problemy. Te włosy mogą cały czas wypadać, mogą być bardzo delikatne i jakość może pozostawiać dużo do życzenia i tych baby hair, bez względu na to, ile wcierek byśmy nie stosowały i ile witamin nie będziemy zjadać, najprawdopodobniej nie będzie pojawiało się zbyt dużo. I jeśli macie taki problem, jeśli macie wrażenie, że żadna wcierka lub żadna konkretna suplementacja nie do końca działa, to właśnie zbadałabym poziom żelaza i ferytyny. Natomiast powodów, dla których te poziomy mogą być niskie, jest mnóstwo. I oczywiście najważniejszym, takim najbardziej podstawowym, będzie nasza dieta. Ale to nie zależy tylko od tego, co jemy, ale zależy, tak jak mówiłam, głównie od tego, jak trawimy i jak przyswajamy.
Moja przyjaciółka miała takie bardzo, bardzo długie, wieloletnie, ogromne problemy z poziomem żelaza, dopóki nie odkryła, że ma problem z glutenem, celiakię i ten problem powodował u niej bardzo osłabione wchłanianie. Kiedy odstawiła gluten, zmieniła zupełnie swoją dietę, te poziomy żelaza u niej naturalnie się wyrównały. Natomiast są też takie rzeczy, które możemy stosować po to, aby lepiej przyswajać żelazo z rzeczy, które już zjadamy i które są na stałe w naszej diecie, oprócz tego, że będziemy wzbogacać jeszcze jakąś naszą dietę o ewentualne źródła żelaza, o czym Wam jeszcze zaraz opowiem. Bardzo popularnym trikiem jest łączenie żelaza na przykład z witaminą C. Jest poprawienie trawienia przez picie soku z selera naciowego natcho albo na przykład niewielkich ilości takiego ekologicznego octu jabłkowego, co też jest całkiem fajnym sposobem. Oprócz tego możemy wykorzystywać też takie naturalne źródła żelaza i wśród osób, z którymi rozmawiałam, które miały problemy z anemią na przykład, bardzo popularnym i bardzo chwalonym sposobem jest picie soku z buraczków. I tutaj te wersje się trochę różniły, ponieważ niektórzy polecali bardzo sok z kiszonych buraczków, natomiast inni preferowali taki wiecie, naturalny sok wyciskany z wyciskarki, który ja też stosuję i bardzo, bardzo polecam Wam, jeśli jesteście fankami takich naturalnych rozwiązań, wykonywanie takiego soku z połączenia buraczek, cytryna, natka pietruszki i no nie wiem, jabłko lub marchewka. To jest takie połączenie, które jest naprawdę bardzo, bardzo smaczne i wykonywane codziennie, jeśli będzie codziennie wypijane, to faktycznie pomaga nam podnieść trochę te poziomy żelaza. Jest całkiem skuteczne. To jest taki mój ulubiony sposób. Bardzo często na forach i na grupach, na których jestem, spotkałam się właśnie z takimi opiniami, że głównie dodatek takiej właśnie zieleniny i buraczków bardzo potrafi pomóc. I oprócz takich naturalnych sposobów, jak właśnie zielone soki, które stosuję codziennie, ze względu na te takie dość spore spadki ferytyny, o których mówiłam, ja w trakcie miesiączki stosuję też rzeczy troszeczkę bardziej specjalne. Chlorella, która zawiera troszkę więcej żelaza niż spirulina, tutaj może być taką fajną opcją i ja też w trakcie miesiączki raczej właśnie po nią sięgam. Sok z młodego jęczmienia też jest całkiem fajną sprawą. Natomiast jeszcze taką bardziej konkretną, czy bardziej takim konkretnym rozwiązaniem jest Floradix i to jest taki roślinny kompleks z żelazem w płynie, które też zawiera witaminę C, zawiera witaminę B2, B6, B12 i mamy tutaj bardzo dużo bardzo fajnych roślinnych składników, które będą działały komplementarnie i poprawiały to wchłanianie żelaza. To jest jedna z takich fajniejszych rzeczy, więc ja w trakcie mojej miesiączki Floradixu używam i bardzo go sobie chwalę. Natomiast jeszcze jednym takim fajnym, naturalnym dodatkiem, jeśli chodzi o witaminę C, jest proszek owocowy witaminka z darów natury, który ostatnio odkryłam i który dodaję do moich smoothies, koktajli na zmianę z inną witaminą C, ponieważ to jest świetne, naturalne źródło i też będzie pomagało wspomagało wchłanianie żelaza przy właśnie jakichś takich smoothie, nie wiem, z dodatkiem zieleninki. To jest też bardzo fajna sprawa i bardzo smaczna, więc chciałam Wam tutaj to pokazać. Ja jestem bardzo ciekawa, jakie zmiany w diecie były dla Was najbardziej pomocne, jeśli miałyście jakieś problemy z anemią i co dało najlepsze efekty. Natomiast jeśli ktoś ma duże problemy i te poziomy żelaza są naprawdę niskie, to możemy też skorzystać z pomocy suplementów. Oczywiście ja nie jestem lekarzem, to nie jest porada medyczna, konsultujcie się ze swoimi lekarzami. Ja pokazuję tutaj rzeczy, które były dla mnie najbardziej pomocne i które powiedziałabym, że są najbardziej sensowne. Blood Builder to jest taka rzecz, która jest szczególnie popularna w Stanach, ale ją też możemy u nas w Polsce dostać w aptece Gamini chyba. I to jest też takie bardziej naturalne połączenie, w którego skład wchodzi na przykład witamina C, witamina B12, kwas foliowy również, oczywiście żelazo i korzeń z buraka właśnie, co zdecydowanie potwierdza tutaj pozytywny wpływ buraczków. Bardzo lubię też następne, takie bardziej naturalne zestawienie marki Viridian, to jest Balanced Iron Complex. I tutaj oprócz żelaza, oczywiście oprócz witaminy C, kwasu foliowego, witaminy B12, mamy też sproszkowaną lucernę, spirulinę i borówkę, więc też takie ciekawe zestawienie. Natomiast ostatni, ale też bardzo skuteczny jest Ferasorb Torna,
który u nas możemy kupić na Allegro. Viridian jest często dostępny w takich ekologicznych i organicznych sklepach, natomiast Thorn tylko w internecie, ale to tutaj to połączenie też jest bardzo ciekawe, też takie wzmacniające, jeśli chodzi właśnie o przyswajalność. Więc te trzy rzeczy testowane jakoś na przestrzeni lat u mnie działały najlepiej. One też zbierają bardzo dobre opinie na Amazonie, jeśli nie wierzycie mi, możecie sobie tam poszukać, ja też postaram się Wam rzucić linki na dole w opisie. Ja osobiście bardzo lubię też sok z pokrzywy, jeśli mamy możliwość wykonywania na przykład takiego świeżego soku z pokrzywy, to jest świetna sprawa. Jeśli nie, możemy się wspomagać na przykład proszkiem z pokrzywy albo ewentualnie takimi gotowymi sokami, tudzież herbatkami. Proszek Moringa też jest bardzo fajny i działa bardzo dobrze. Jestem ciekawa, czy Wy macie jakieś naturalne patenty. Jest jeszcze jedna rzecz, którą chciałam Wam pokazać, a która jest bardzo chwalona przez osoby, które miały faktycznie duże problemy z podniesieniem poziomów żelaza. I to jest wątróbka. Tutaj ja mam ją w formie suplementu. I kiedy jeszcze jadłam mięso, to podejść do wątróbki miałam parę. I ja naprawdę za nią nie przepadałam, to tak bardzo delikatnie mówiąc. Te podejścia były za każdym razem nieudane. Natomiast to już było jakieś ładnych parę lat temu. Chyba na początku, kiedy ta firma w ogóle wystartowała, trafiłam na taką wątróbkę w formie suplementu. I to jest wątróbka w proszku takiej firmy ze Stanów, Ancestral Supplements. Ja tą kupiłam wtedy na eBayu, natomiast u nas w Polsce też pewnie jakieś różne produkty tego rodzaju są dostępne. Tyle, że tutaj faktycznie ważna jest jakość i ważne jest to, żeby to był produkt naprawdę czysty, ponieważ jeśli decydujemy się już na jedzenie czegoś takiego, to powinien być naprawdę produkt najlepszej jakości. Natomiast mi i głównie mojej znajomej, z którą współdzieliłam wtedy buteleczkę, ten produkt naprawdę pomógł jej znacznie i opinie na Amazonie są naprawdę, delikatnie mówiąc, dość entuzjastyczne, więc warto je sobie poczytać. Tutaj też link zostawię Wam w opisie. Nie jest to oczywiście produkt wegański i jeśli Wam to nie przeszkadza, a macie duże problemy, to myślę, że to jest taka jedna z rzeczy, no jakoś tam ewentualnie wartych rozważenia. Jestem ciekawa, czy macie też jakieś doświadczenia z tymi produktami. Nie tak dawno temu razem z moją przyjaciółką śledziłyśmy właśnie poziomy naszej ferytyny przed miesiączką i po miesiączce. I w tym momencie zaobserwowałyśmy, że ten spadek u nas wygląda bardzo podobnie. Ani ja, ani moja przyjaciółka nie mamy ani długich, ani specjalnie ciężkich miesiączek. Moja miesiączka w takim najbardziej intensywnym wydaniu trwa 3-4 dni, a później to już jest taka końcóweczka. I u mojej przyjaciółki to wygląda podobnie. Natomiast poziom ferytyny spadał nam o dokładnie 20 punktów. Znaczy dokładnie, mniej więcej, ale to było około 20 punktów właśnie. I na przykład jeśli ferytyna przed miesiączką u mojej przyjaciółki wynosiła powiedzmy 40, to po miesiączce to było już w okolicach 20. Więc to jest całkiem spory spadek. Jeśli nie mamy dużych, mocnych rezerw, to faktycznie możemy niestety takie zmiany odczuć. Jestem ciekawa, czy któraś z Was to badała i jak było w Waszym przypadku, jeśli jakoś to monitorowałyście. Dla mnie to było bardzo pouczające i ciekawe. Tym bardziej, że dokonałyśmy takiego eksperymentu razem, mniej więcej w tym samym momencie. To dało mi trochę taki obraz, że faktycznie te sprawy chyba u kobiet wyglądają podobnie. I tak jak mówiłam, nasze okresy to nie są żadne hardkorowe okresy. Wyobrażam sobie, że jeśli one trwają dłużej, są mocniejsze, to ten spadek może być jeszcze większy. Więc to jest taka ciekawostka, myślę, o której warto powiedzieć. Podsumowując, jeśli macie naprawdę niskie poziomy ferytyny, a zależy Wam na tym, żeby wzmocnić, jakoś odbudować i odzyskać włosy, to powinniście dążyć do tego, żeby ten poziom podniósł się przynajmniej do 70, bo to jest... Ten poziom jest uznawany za taki, przy którym włosy nasze zaczynają odrastać. No i z tego, co widzę z doświadczenia własnego i przede wszystkim też moich przyjaciółek, ta zasada się naprawdę sprawdza. Jeśli podniesiemy odpowiednio wysoko poziom ferytyny, wiadomo, że to nie mogą być też zbyt wysokie poziomy, a 70, powiedzmy 80, to jest taka ilość naprawdę super, to na naszej głowie dość szybko pojawia się spora ilość baby hair, więc mam nadzieję, że u Was ten patent też zadziała, jeśli macie akurat z tym problemy. Mam nadzieję, że filmik najbardziej Wam pomoże i jeśli tak jest, będzie mi oczywiście bardzo miło, jeśli zostawicie subka albo łapkę w górę, cokolwiek uznacie za stosowne i oczywiście komentarz, jeśli macie jakieś pytania lub problemy, albo chcecie po prostu opowiedzieć swoją historię związaną właśnie z poziomami żelaza, anemią, ewentualnie wypadaniem włosów, będzie mi bardzo, bardzo miło. Ja już dziękuję Wam za uwagę, do zobaczenia w następnym filmie. Buziaki!